Ian Huntley był przebiegłym manipulatorem, który ukrywał swoją przeszłość. Gniewny, sfrustrowany człowiek, którego pociągały młode dziewczęta. Kłamał, straszył i wabił przez całe życie. Niektórzy porównują go do flecisty z Hameln. Był pedofilem i zabójcą, który podejmując pracę w szkole starał się ukryć swoje prawdziwe motywy. Holly i Jessica były pełnymi życia, radosnymi dziewczynkami. Dziś spróbujemy zrozumieć, dlaczego Ian Huntley zabił dwie niewinne dziewczynki. Narodziny potwora. Jako psycholog sądowy przez ostatnie 10 lat odwiedzałam więzienia i szpitale o zaostrzonym rygorze, badając zachowania zabójców, gwałcicieli i pedofilów. Starałam się zrozumieć, co popycha ludzi do tak okrutnych czynów. Kerry badała przypadki najbardziej niebezpiecznych przestępców Wielkiej Brytanii, dociekając, w jaki sposób rodzi się zabójcza myśl. W dzisiejszym programie przedstawię historię człowieka, który zabił dwie niewinne dziewczynki, a następnie spalił ich zwłoki. Holly Wells i Jessica Chapman miały 10 lat, kiedy zostały zabite. Sprawę ich morderstwa omówię z doktorem Davidem Holmesem, psychologiem sądowym. Moim drugim rozmówcą będzie Mark Williams Thomas, były detektyw, a obecnie ekspert ochrony małoletnich. Oto przebieg zbrodni. Pewnego sierpniowego wieczoru 2002 roku najlepsze koleżanki Holly Wells i Jessica Chapman pozowały do zdjęcia w swoich nowych koszulkach Manchesteru United. Wellsowie urządzili barbecue dla rodziny i znajomych. To było ostatnie tak radosne przyjęcie. Po obiedzie Holly i Jessica wymknęły się, żeby kupić słodycze. Kiedy goście Wellsów mieli już iść do domu, okazało się, że dziewczynek nie ma. Kiedy dzieci przechodziły obok domu Huntleya, mężczyzna zaprosił je do środka, twierdząc, że Maxine K., jego narzeczona, która także pracowała w szkole, jest w domu. K. była w tym czasie u rodziny. Wkrótce potem Huntley zabił obie dziewczynki. Tego wieczoru przerażeni rodzice zgłosili zaginięcie córek. Holly nigdy nie opuszczała domu bez uprzedzenia. O 22:00 wszyscy się o nią martwili. Poszukiwania, w których brały udział setki ochotników, trwały 13 dni. Zgłosiło się kilkoro świadków, w tym Huntley. Twierdził, że widział dziewczynki na krótko przed ich zniknięciem. Prawdopodobnie byłem ostatnią osobą, która z nimi rozmawiała. Zastanawiam się, czy mogłem powiedzieć lub zrobić coś, co odwróciłoby bieg wydarzeń. Policja przeszukała dom Huntleya i szkołę. Nie znaleziono nic, co wskazywałoby na jego udział w zaginięciu. W trakcie pierwszych dni poszukiwań policjantów zdziwił fakt, że Huntley zadaje funkcjonariuszom strzegącym dostępu do szkoły wiele pytań. Próbował się dowiedzieć, jak długo trwa badanie materiału genetycznego. How long do DNA profiles take to come back from the laboratory? Jego niezwykłe zainteresowanie sprawą zwróciło uwagę policjantów, którzy ponownie przeszukali szkołę. Szkołę zamknięto. Nad jej dachem latał helikopter, a wszędzie znajdowali się policjanci i ludzie w białych mundurach. Byłem dyrektorem szkoły, która nagle znalazła się w centrum zainteresowania i to w tak okropnej sprawie. Wiedziałem, że szukają zwłok dziewczynek. Tym razem policjantom udało się znaleźć ważne ślady w miejscu, w którym pracował Huntley.
Były to nadpalone szczątki koszulek Holly i Jessica. Odkrycie stanowiło przełom w śledztwie. 17 sierpnia Huntley i jego dziewczyna zostali aresztowani. Kiedy aresztowano Huntleya i Kaa, moje serce zamarło. Nigdy nie przypuszczałem, że taką ohydną zbrodnię mógłby popełnić ktoś, kogo znam. Tego dnia spełniły się też najgorsze obawy policji i rodziców dziewczynek. 2 tygodnie po zaginięciu, niedaleko bazy lotniczej w pobliżu domu Huntleya, znaleziono zwłoki dzieci. Ta historia z pewnością da do myślenia wielu rodzicom. Jak często zdarza się, że dziecko ginie z rąk znajomego? Co roku z rąk pedofilów ginie 7 dzieci. Sprawy te są z reguły nagłaśniane przez media. Prawda jest taka, że co tydzień jakieś dziecko zabijane jest przez znajomą osobę. Zabójstwa z rąk nieznajomych są stosunkowo rzadkie. Media niepotrzebnie tworzą mit dzieci zabijanych przez nieznajomych pedofilów. Rodzice starają się chronić dzieci przed nieznajomymi i nie widzą tego, co dzieje się w ich najbliższym otoczeniu. Ian Huntley znał swoje ofiary. Czy uważacie, że zaplanował zabójstwo? Ludzie, którzy wykorzystują dzieci, zwykle popełniali już takie czyny w przeszłości. Mieli już podobne doświadczenia. To nie jest przypadek, że Huntley zabiegał o kontakt z dziewczynkami. Być może starał się zdobyć ich zaufanie. Po to, żeby mieć później ułatwione zadanie. Prawdopodobnie wcześniej starał się zwabić także inne dzieci. Szukał dogodnej okazji i taką znalazł. Możliwe, że poznał już wcześniej obie dziewczynki dzięki Maxine Carr. Był pedofilem, którego już wcześniej interesowali małoletni, zwłaszcza dziewczęta w wieku od 10 do 15 lat. Obie ofiary świetnie pasowały do jego upodobań. Prawdopodobnie Huntley znajdował się w kryzysowym momencie swojego życia. Bał się, że Maxine Carr go zostawi. Huntley pokłócił się z Kana krótko przed zbrodnią. Czy dziewczynki znalazły się po prostu w złym miejscu i czasie? Nie powinniśmy tak na to patrzeć. Nie każdy, kto przeżył kłótnię i czuje się odrzucony przez najbliższą osobę, zaczyna zabijać dzieci. Tu chodzi o konkretny typ osobowości. Kogoś, kto musiał wcześniej wyobrażać sobie siebie w takiej sytuacji, nawet wielokrotnie. Wtedy każdy przypadek może sprawić, że fantazja stanie się rzeczywistością. Dziewczynki prawdopodobnie nie zginęły w łazience. Nie można wierzyć w to, co mówi Huntley. Jest kompulsywnym kłamcą i to bardzo dobrym. Porozmawiajmy o jego kłamstwach. Kiedy trwały poszukiwania, rozmawiał z mediami, udzielał wywiadów, starał się zawsze być w centrum. Nie martwił się, że znajdzie się ktoś, kto wie, co robił w przeszłości? Myślę, że zainteresowanie mediów bardzo go pociągało. Chciał się zaprezentować jako troskliwa osoba, dobry członek społeczności. Starał się sprawiać wrażenie mężczyzny, który nie byłby w stanie skrzywdzić nawet muchy. W ten sposób odsuwał od siebie podejrzenia.
Do pewnego stopnia zgadzam się z teorią kolegi. Wydaje mi się jednak, że rola osoby zaangażowanej w śledztwo dawała mu możliwość poznania szczegółów, do których inni nie mieli dostępu. To pomagało mu się zaprezentować w odpowiedni sposób, uniknąć zdemaskowania. A więc starał się zatrzeć ślady. Oczywiście. Wiemy, że rozmawiał z policjantami o materiale genetycznym. O tym, czy DNA można pobrać z ubrania ofiary. Następnie spalił zwłoki dziewczynek. Próbował pozbyć się wszystkich dowodów. Pracowałam kiedyś z dwoma zabójcami dzieci, którzy także brali udział w poszukiwaniach. Mówili, że to ich ekscytowało. Często wracali na miejsce, gdzie ukryli ciała i byli dumni z tego, że wiedzą coś, czego nie wie policja. To zwiększało ich podniecenie seksualne. Większość zabójstw popełnianych przez nieznajomych na dzieciach ma przecież podłoże seksualne. Huntley czerpał sporą satysfakcję z udziału w śledztwie. To była w pewnym sensie osłona. Nikt przecież nie będzie podejrzewał, że osoba, która bierze czynny udział w poszukiwaniach, jest zabójcą. Zastanawiam się, jak czuje się morderca, który wciąż pozostaje w okolicach miejsca zbrodni i obserwuje śledztwo. Gdyby w takim wypadku sprawca siedział bezczynnie, jego strach i niepewność z pewnością narastałyby. Bardzo zaangażował się w śledztwo. Był ostatnią osobą, która widziała dziewczynki. Na początku miał przewagę. Pokazywał policjantom miejsca, które sam wybrał, a omijał te, które były dla niego niewygodne. Na przykład śmietnik, do którego wyrzucił szczątki koszulek ofiar. Kontrolował sytuację i pragnął też kontrolować media. Być może właśnie ta dominacja sprawiała mu tak ogromną przyjemność. Moim zdaniem sprawowanie kontroli było jego głównym celem. Wtedy jeszcze śledczy nie wiedzieli nic o przeszłości Huntleya. To z pewnością zwróciłoby ich uwagę na mężczyznę. Za chwilę poznamy jego historię. W sierpniu 2002 roku Ian Huntley zabił Holly Wells i Jessica Chapman. Ich zwłoki znaleziono w rowie w odległości kilku kilometrów od Soham w hrabstwie Cambridgeshire. Huntley urodził się w 1974 roku w rodzinie robotniczej w Grimsby. Jego dzieciństwo nie było szczęśliwe. W szkole dokuczano mu, na co reagował agresją. W wieku 13 lat został przeniesiony do innej placówki, ale relacje z rówieśnikami nie poprawiły się. Kiedy skończył szkołę średnią, zaczął zarabiać. W wieku 20 lat wdał się w burzliwy romans i ożenił. Małżeństwo przetrwało zaledwie kilka miesięcy. Żona zostawiła go dla jego młodszego brata. Huntley szukał pocieszenia w ramionach młodych dziewcząt. Jak wielu innych pedofilów, knuł skomplikowane intrygi i kłamał, żeby je wabić. Mówił, że służył w siłach powietrznych, ale musiał odejść z powodów zdrowotnych. Opowiadał, że jego ojciec nie żyje, kłamał, że trenuje kulturystykę. Powoli tworzył własny świat, który pociągał pewnych ludzi. Rebecca Barlett miała 17 lat, kiedy Huntley ją oczarował. Wkrótce stał się agresywny i zaczął ją zdradzać z jeszcze młodszymi dziewczynami. Bardzo lubił młode dziewczyny.
Wiedział, że nie będą umiały niczego mu odmówić. Ja też bałam się powiedzieć nie. Jedna z pierwszych ofiar Huntleya miała zaledwie 11 lat. Zabrał ją do sadu i napastował przez ponad 3 godziny. Śledztwo umorzono z powodu braku dowodów. Huntley lubił kontrolować ludzi. To gniewny, sfrustrowany człowiek, którego pociągały młode dziewczęta. W 1998 roku oskarżono go o gwałt. Pewna 18-latka twierdziła, że Huntley szedł za nią, kiedy wracała z klubu, a potem zgwałcił w przejściu podziemnym. Sprawa nie trafiła do sądu. W tym czasie Ian poznał w klubie 22-letnią Maxine Carr. Wkrótce zamieszkali razem. Związek Iana i Maxine był bardzo burzliwy. Ludzie, którzy ich znali, twierdzili, że od samego początku nie układało im się najlepiej. W 2001 roku para przeprowadziła się do Cambridgeshire. Ka została asystentką nauczyciela w szkole podstawowej, a Huntley dozorcą. Był bardzo spokojny i kulturalny. Zatrudniłem go. Bardzo się starał. Nigdy nie widziałem, żeby się zdenerwował. Zdarzało się, że rodzice uczniów dziękowali za to, że pomógł odnaleźć zagubione buty albo strój sportowy. Czy tak normalna osoba mogła zabić? Ian Huntley miał raczej nieszczęśliwe dzieciństwo. Czy to pomaga nam zrozumieć jego mordercze zapędy? Wydaje mi się, że miał cechy osobowości psychopatycznej. W szkole źle go traktowano. Czuł się wyobcowany, co sprawiło, że jego reakcje w kontaktach międzyludzkich stały się paranoiczne. Powoli uczył się, jak manipulować innymi. Nauczył się też kłamać. Należy pamiętać, że większość pedofilów to wytrawni kłamcy, którzy całe życie zmuszeni są zacierać ślady. Z doświadczenia wiem, że istnieją dwa rodzaje pedofilii. Pierwotna i wtórna. Moim zdaniem pedofil wtórny to człowiek, który mając do wyboru partnera seksualnego wybierze dziecko, a nie osobę dorosłą. If they had a choice of who they were going to have sexual relationships with, it would be children. Większość pedofilów, których badałam, należy właśnie do tej kategorii. Dzieci to dla nich doskonałe obiekty seksualne, ponieważ można je kontrolować. Mam wrażenie, że właśnie tym kierował się Huntley. Dzieci są bezbronne. Niektórzy pedofile najpierw przygotowują i oswajają dziecko. Inni przechodzą do ataku, ryzykują i bardzo często zabijają ofiarę. Huntley należał do tej drugiej grupy, co potwierdza jego przeszłość i oskarżenia dotyczące gwałtu. Był typem, który ryzykuje i gwałtownie atakuje. Niestety nie został wcześniej skazany i wciąż pozostawał na wolności. Często atakował dziewczęta wracające nocą z klubów. Tym razem na ofiary wybrał dzieci, które go znały. Zabił, bo nie chciał, żeby prawda wyszła na jaw.
He knew he couldn't possibly get away with it if he didn't. Nie wierzę, że to dziewczynki postanowiły go odwiedzić. Z pewnością Huntley wykorzystał okoliczności i zwabił je do domu. Przekonał je historią o Maxine Carr. W sądzie twierdził, że jedno z dzieci wpadło przypadkiem do wanny, a on próbował uciszyć drugie. Jestem pewien, że przeprowadził ohydny atak, a jedynym sposobem na pozbycie się dowodów było zabójstwo. Wcześniej został oskarżony o gwałt, ale nigdy go nie skazano. Mimo wszystko miał okazję zapoznać się z policyjnymi procedurami. Z doświadczenia wiedział, że dowody należy zniszczyć. Kiedy ktoś poznaje policyjne metody i sposoby działania, zaczyna sobie zdawać sprawę ze szczegółów, które mogą wydać sprawcę. Huntley wiedział, na co musi zwrócić uwagę. Zniszczył dowody i w wyrachowany sposób manipulował policjantami. Chciał pozostać poza podejrzeniem. Na początku brakowało mu jeszcze tej wiedzy i musiał wrócić na miejsce zbrodni, ale gromadził tę wiedzę w systematyczny sposób. Przyglądał się, jak policja tropi sprawcę i czego szuka. Również media nagłośniły sprawę. Dużo mówiło się o próbie sporządzenia profilu DNA. Wystarczyło, że Huntley oglądał telewizję. Wcześniejsze doświadczenia z policją mogą nie mieć znaczenia. Gdyby nie kryminalna przeszłość, popełniłby o wiele więcej błędów. Ian manipulował policją, posługując się Maxine Carr. Co wiemy o ich związku? Maxine jest dość dziecinna. Ian wywierał na niej ogromną presję, był agresywny. Przekonał ją, żeby zadbała o potrzebne mu alibi. W ten sposób mógł uniknąć podejrzeń. Zmanipulował ją, może zastraszył. Powiedział pewnie, że miał już do czynienia z wymiarem sprawiedliwości i że zainteresowanie policji zwiastuje kłopoty. Maxine Carr była słabym ogniwem w tej grze. Wrócę do błędów Iana. Huntley popełnił ich naprawdę dużo. Najważniejsze jest jednak to, że nie zwrócił uwagi śledczych. Gdyby policjanci znali jego przeszłość, z pewnością rozpoczęliby poszukiwania od domu Huntleya. Znaleźliby wiele dowodów. Huntley wciąż miał ubrania dziewczynek. Wydaje mi się, że nie można też pominąć jego arogancji. Tyle wcześniejszych przestępstw uchodziło mu na sucho, że i tym razem spodziewał się, że będzie bezkarny. Pewnie myślał, że nie zostanie złapany. Dbał o to, żeby kontrolować sytuację. Wykorzystał do tego Maxine Carr. Starał się czerpać informacje u źródła i stąd jego zainteresowanie śledztwem. Nie wiem, jak mogło mu się wydawać, że duchy przeszłości nie ujawnią się. Uważał zapewne, że sprawa Holly i Jessica będzie przypominała jego poprzednie doświadczenia. Zawsze udawało mu się wywinąć od odpowiedzialności. Ani policja, ani społeczeństwo nie byli w stanie dostarczyć dowodów przeciwko niemu. Teraz dodatkowo mógł liczyć na pomoc Maxine Carr. Angażował się w śledztwo, dał się poznać policji. Tym razem o sprawie dowiedział się cały kraj.
Zaczęli dzwonić ludzie, którzy znali Huntleya. Dostarczali policji ciekawych informacji. To był przełom. Do tej pory wydawał się być kimś zupełnie innym. Gdyby te informacje wyszły na jaw wcześniej, nigdy nie zostałby dozorcą w szkole. Ian Huntley nie jest jedynym pedofilem, który zabił swoje ofiary i miał kryminalną przeszłość. Przyjrzyjmy się innym wstrząsającym sprawom. Przedstawiamy historię zabójstwa dwóch dziewczynek. Ta sprawa wstrząsnęła społecznością Soam. W ostatnich latach popełniono kilka podobnych zabójstw. Zastanówmy się, co popycha człowieka do takiej zbrodni. Jednej z nich dokonano w 2000 roku. Sarah Payne bawiła się ze swoimi braćmi niedaleko domu dziadków. W zabawie uczestniczyło kilkoro innych dzieci. W pewnym momencie Sara uderzyła się i postanowiła wrócić do domu rodziców. Wtedy właśnie zniknęła. Bracia wspominali, że widzieli furgonetkę, która szybko jechała. Kierowca uśmiechał się do nich. Nie wiedzieli, że ten kierowca właśnie porwał ich siostrę. Od tej pory nikt jej nie widział. Po 16 dniach policja znalazła częściowo zakopane zwłoki dziewczynki na polu niedaleko drogi A29. Identyfikacji zwłok dokonano na podstawie materiału genetycznego. Matka Sary dostarczyła jej ząb mleczny. Pomógł także włos, który znaleziono na ubraniu sprawcy. W lutym 2001 roku o porwanie i zabójstwo Sary Payne oskarżono Roya Whitinga. Został skazany. Tłum ludzi oblegał sąd i policjanci musieli zastosować specjalne środki ostrożności. Roy Whiting to dziwak, niechlujny samotnik. W przeszłości był żonaty i miał dziecko. Żył w skromnych warunkach, pracował jako mechanik. Samochody były jego pasją. Brał nawet udział w wyścigach, ale bez sukcesów. Śledztwo wykazało, że Whiting był już wcześniej skazany na 4 lata więzienia za porwanie 9-latki. Policja go znała. Trafił na policyjną listę pedofilów. Po 4 tygodniach ława przysięgłych wydała jednogłośny wyrok. Whiting został skazany na dożywocie bez możliwości warunkowego zwolnienia. Każde morderstwo to tragedia, ale porwanie i zabicie dziecka porusza nas w wyjątkowy sposób. W 1975 roku dramat wydarzył się w Yorkshire. Taksówkarz Ronald Castry porwał z ulicy 11-letnią dziewczynkę, a następnie zabił ją. Niewinny człowiek spędził za tę zbrodnię 16 lat w więzieniu. Ronalda Castry aresztowano 31 lat po dokonaniu zabójstwa, kiedy okazało się, że materiał genetyczny zebrany na miejscu zbrodni należy do niego. Castry wpadł przez przypadek. Rutynowo pobrana próbka DNA trafiła do bazy danych, która natychmiast wykazała zgodność z poprzednio znalezionymi próbkami. Na ubraniach ofiary znaleziono spermę. Materiał genetyczny idealnie pasował do profilu Ronalda Castry. Sprawa trafiła do sądu. Dowody były niepodważalne, tak jak zainteresowanie Castry małymi dziewczynkami. Oskarżenie dostarczyło dowodów, że 2 lata po dokonaniu zabójstwa Castry porwał kolejną dziewczynkę. Tym razem nie zabił jej. Zabójstwo popełnione przez Ronalda Castry na Leslie Molsit
zniszczyło życie innej, niewinnej osoby. Sprawca pozwolił, żeby za jego zbrodnię skazano urzędnika Stefana Kiszko. Tragedia Leslie i jej rodziny przerodziła się w dramat Stefana Kiszko, który spędził w więzieniu 16 lat. Kiszko został oczyszczony z zarzutów w 1990 roku, kiedy udowodniono, że był impotentem i to nie jego sperma znajdowała się na ubraniach dziewczynki. Pobyt w więzieniu zniszczył Stefana, który zmarł wkrótce po wyjściu na wolność. Zmarła także jego matka. Dla rodziny Leslie tragedia Stefana Kiszko była dodatkowym ciosem. What happened to Stefan Kiszko is an aggravating factor in their own emotional distress. W 2007 roku Ronald Castries został skazany na dożywocie. Przez 30 lat nie ma szans na warunkowe zwolnienie, co oznacza, że najprawdopodobniej umrze w więzieniu. Leslie Molseed i Sarah Payne zostały porwane przez nieznajomych mężczyzn i zabite. Ponoć jeśli dziecko nie zostanie odnalezione w ciągu 48 godzin, może to oznaczać, że już nie żyje. Niestety zwykle dzieci, które znajdowane są po upływie 48 godzin, już nie żyją. Dla policji to bardzo trudna sytuacja. Funkcjonariusze muszą radzić sobie ze zrozpaczonymi rodzicami, zainteresowaniem mediów i niejednokrotnie sprawiać wrażenie, że wciąż szukają żywego dziecka, choć wiadomo już, że znajdą zwłoki. Nie sądzę, żeby to była prawda. Wszystko zależy od tego, jakie są przesłanki. Czy mamy do czynienia z przypadkiem zaginięcia czy zabójstwa? Jeśli policjanci stwierdzą, że znalezione dowody wskazują na zabójstwo, z pewnością nie będą nic ukrywali przed rodziną. Wszyscy mają nadzieję, że znajdą żywe dziecko, ale jeśli dowody wskazują inaczej, nikt tego nie stara się zataić. Większość porywanych dzieci jest płci żeńskiej. Z reguły te dziewczynki giną bardzo szybko, a sprawcy pozostawiają ich zwłoki na miejscu zbrodni. Takie ataki mają podłoże seksualne. Czy sprawców coś łączy? Można zaobserwować pewne podobieństwa, ale występują też znaczne różnice. Znani są sprawcy, których przede wszystkim interesuje seksualne wykorzystanie dziecka. Innym zależy na sprawowaniu kontroli. Na pewno dzieci uważane są za ofiary, z którymi można sobie najłatwiej poradzić. Wszyscy sprawcy są doskonałymi manipulatorami i kłamcami. Zacierają ślady. Zwykle są samotnikami, którzy nie potrafią odnaleźć się w społeczeństwie. Pedofilom zależy na seksualnej satysfakcji. Do czego może przydać się 4-letnie dziecko? Po co je porywać? Dzieci są obiektami seksualnymi. Ale istnieją przecież ludzie, którym przyjemność sprawia samo zastraszenie dziecka, sprawowanie kontroli nad nim. Dominacja staje się źródłem satysfakcji seksualnej. Nieznajomi porywają dzieci po to, żeby je wykorzystać. Nie wiem, po co mieliby to robić, gdyby to nie był ich cel.
with other than sexual abduction. Other than sexual abduction. I mean, what was the point of abducting a child other than to... Można tylko zastraszyć dziecko, a potem odwieźć do domu. Z moich doświadczeń z pedofilami wynika, że przestępstwa z udziałem dzieci składają się z dwóch elementów. Pierwszy to satysfakcja seksualna, a drugi potrzeba emocjonalna. Leslie Molseed została pchnięta nożem 11 razy. Jeśli chodziło o spełnienie seksualne, to skąd ta wściekłość? Just to be expedited. Why use such rage? At that time, he wanted... Być może sprawca odczuwał przyjemność, zabijając ją w ten sposób. Należy pamiętać, że główną przyczyną jej śmierci była chęć zaspokojenia potrzeb seksualnych. Ronald Castry i Roy Whiting zostali skazani na podstawie dowodów medycyny sądowej. Proces Roya Whitinga kosztował państwo 2 miliony funtów. Wiele osób twierdzi, że to słusznie wydane pieniądze. Czy w jakiś sposób można było uniknąć tej tragedii? Ludzi takich jak Whiting, Huntley i Castry należy izolować od społeczeństwa. Castry porwał kolejne dziecko wkrótce po tym, jak zabił. Whiting także dokonywał porwań. Nieważne, czy ich procesy kosztowały 2 czy 10 milionów funtów. Są to pieniądze wydane w słusznym celu. Przede wszystkim jednak ci mężczyźni nie powinni żyć w normalnym społeczeństwie. To bardzo złożony problem. Chodzi o rozpoznanie osób, które mogłyby skrzywdzić dziecko. Wszystkich łączą podobne doświadczenia. Wszyscy wcześniej napastowali dzieci. Niektórzy żyją na krawędzi. Żaden pedofil nie zabija swojej pierwszej ofiary. Same fantazje na ten temat nie prowadzą do zabójstwa. Pedofile mordercy zawsze mają na koncie wcześniejsze kontakty seksualne z dziećmi i często znani są władzom. Problem polega na tym, że przeszłe doświadczenia pedofila z dziećmi wychodzą na jaw dopiero po tragedii. Należałoby odwrócić ten proces i na podstawie takich informacji selekcjonować osoby, które prawdopodobnie mogłyby skrzywdzić dziecko. Wiele osób, które popełniły przestępstwa seksualne, znajduje się na policyjnych listach, ale nadal funkcjonują w społeczeństwie. Społeczna nagonka może sprawić, że zaczną się ukrywać. Wszystkie te sprawy nie były wynikiem przykrych przypadków. Jeśli chodzi o Iana Huntleya, można powiedzieć, że była to kwestia czasu. Przyjrzyjmy się jego procesowi. Zniknięcie Holly Wells i Jessica Chapman zapoczątkowało jedną z największych policyjnych akcji w historii Wielkiej Brytanii. 13 dni po zaginięciu dziewczynek aresztowano Iana Huntleya. Sierpnia 2002 roku Huntley trafił do aresztu. Został oskarżony o zabójstwo obu dziewczynek. Psychiatrzy mieli orzec, czy może się stawić przed sądem. Od chwili aresztowania nie odezwał się ani słowem. Strażnicy mówili, że był wrakiem człowieka. Sprawiał wrażenie kogoś, kto przeżył załamanie nerwowe. Nie mam wątpliwości, że to wszystko było częścią jego gry.
Huntley chciał po prostu uniknąć zeznań przed sądem. To avoid having to give an account of what had happened until he had seen the weight of the evidence against him when it got to trial. Kaa została aresztowana pod zarzutem utrudniania śledztwa i współudziału w zbrodni. Zapewniła Huntleyowi alibi na czas zniknięcia dziewczynek. Proces wzbudził ogromne zainteresowanie. Dowody przeciwko Huntleyowi były druzgocące. Zeznawałem w procesie Huntleya. Widziałem go na sali rozpraw. Spojrzałem na niego, ale on na mnie nie patrzył. Świadkowie zeznali, że widzieli, jak Huntley myje i odkurza auto wkrótce po zaginięciu dzieci. Ianowi nie udało się jednak zniszczyć dowodów medycyny sądowej. Znaleziono włosy i włókna z ubrań dziewczynek. Huntley tłumaczył przed sądem, że Holly przypadkiem wpadła do wanny, kiedy próbował zatamować jej krwotok z nosa. Jessica, również przypadkiem, udusiła się, kiedy chciał stłumić jej krzyk. Twierdził, że dziewczynki zginęły w jego domu. Był jedynym dorosłym. Uważał, że cała sprawa to bardzo przykry wypadek. Dowody były jednak niezbite. Po trzech dniach zaczęło się przesłuchanie Kaa. Twierdziła, że kiedy zginęły dziewczynki, była u swojej rodziny. Bilingi telefoniczne potwierdziły jej wersję. Prawnik Kaa przyznał, że kobieta skłamała, żeby chronić kochanka. To miało ogromne znaczenie dla śledztwa. Myślę, że Maxine Kaa skłamała, ponieważ naprawdę nie mogła uwierzyć, że Huntley był w stanie zabić dwie dziewczynki. Po pięciu dniach Kaa została oczyszczona z zarzutów współudziału w zabójstwie, ale za utrudnianie śledztwa skazano ją na 3,5 roku więzienia. Poinformowaliśmy ją, że mamy niezbite dowody na to, że Huntley jest zabójcą. Bardzo to przeżyła. Rozpłakała się. Na kolejnej rozprawie była już spokojna. Przestała rozmawiać z Huntleyem. Liczyło się to, które przetrwa. Ława przysięgłych odrzuciła wersję wydarzeń Huntleya i uznała go za winnego. Ian Huntley został skazany na 40 lat więzienia. Kaa opuściła więzienie w 2004 roku i zmieniła tożsamość. Huntley prawdopodobnie nigdy nie wyjdzie z więzienia. Podczas odbywania kary Huntley usiłował popełnić samobójstwo. Połknął 29 tabletek antydepresyjnych, które ukrywał w pudełku herbaty. Jak myślicie, czemu zdecydował się na taki krok? Wiele skazanych osób próbuje się zabić, kiedy zaczynają sobie zdawać sprawę z tego, że nigdy nie wyjdą na wolność. People in his position do turn to suicide. He's tried to kill himself because in prison these individuals. Pedofile, którzy trafiają do więzienia, żegnają się z normalnym życiem. Zwykle przebywają w odosobnieniu, więc mają utrudniony kontakt ze współwięźniami i strażnikami. Takie wyobcowanie zwiększa ryzyko samobójstwa. Między więźniami wytwarza się zwykle specyficzna hierarchia. Najgorzej traktowani są pedofile.
Większość osadzonych będzie uważała za sprawę honoru uprzykrzenie życia pedofilowi. Życie takiego więźnia zamienia się w piekło, a samobójstwo jawi się jako jedyne wyjście. Może jedynie próbować zmanipulować towarzyszy, żeby uzyskać względne bezpieczeństwo. Nie tylko osadzeni gardzą takim więźniem, ale właściwie całe społeczeństwo. Czy to nie wygląda na brak proporcji? To ogromny brak proporcji. Ale brakuje odważnych, którzy chcieliby się wypowiedzieć w tej sprawie. W naszym kraju dzieci są bardzo chronione. Społeczeństwo bezlitośnie szkaluje przestępców, którzy potem uciekają się do jeszcze bardziej wyrachowanych kłamstw i manipulacji. Właśnie tak reagował Huntley. Starał się uciec wymiarowi sprawiedliwości za wszelką cenę. Twierdzisz, że ludzie, którzy popełniają przestępstwa seksualne z udziałem dzieci, nie są tacy źli? Nie, nie twierdzę. Uważam, że przestępstwa z udziałem dorosłych i te z udziałem dzieci powinny spotykać się z równymi karami. Nie możemy nikogo dyskryminować. Dzieci są naszą przyszłością, z racji wieku są bardziej bezbronne. Uważam, że każde zabójstwo to ohydna zbrodnia. Musimy się zastanowić, co robić, żeby chronić bezbronnych członków naszego społeczeństwa. Jak teraz chronimy dzieci? Po zabójstwie Sary Payne pojawił się projekt Prawa Sary, które zakłada, że wszyscy obywatele mogliby się zapoznać z listą zwyrodnialców oraz ich adresami. Musimy jednak pamiętać, że prawo Sary nie uchroniłoby jej od śmierci. Roy Whiting wcale nie mieszkał w pobliżu swojej ofiary. Nikt nie wiedział, gdzie będzie przebywał tego dnia. Jestem zdecydowanie przeciwna ujawnianiu takich danych. Czy uważacie, że istnieją argumenty popierające takie prawo? Gdybyśmy rzeczywiście poznali wszystkich pedofilów oraz ich miejsca zamieszkania, prawdopodobnie osiągnęlibyśmy skutek odwrotny do zamierzonego. Zwyrodnialcy zrobiliby wszystko, co w ich mocy, żeby się ukryć. Nikt nie wiedziałby, co się z nimi dzieje. To prawo nie będzie dobrze funkcjonować. Pewna małomiasteczkowa gazeta opublikowała dane pedofilów żyjących w okolicy i wywołało to falę agresji w społeczeństwie. Nie możemy dopuścić do samosądów. Dziękuję za rozmowę. Jako psycholog sądowy często rozmawiam z pedofilami. Rodzice powinni wiedzieć, z kim zadaje się ich dziecko. Na szczęście zabójstwa dzieci są niezwykle rzadkie.